Niedługo wrócę. Lepiej, żeby wszystko było gotowe. Ależ był wściekły. Właśnie go zwolniłem. Bogu dzięki. Dobrze, że wbiłaś mu nożyczki w nogę. Nie wiem, skąd miałam tyle siły, żeby to zrobić. Co teraz będzie? Jakie macie plany z Julianem? Zamierzamy się pobrać. Ale jak? Jeszcze nie rozwiodłaś się z tym łotrem. Nie wiem, jak wygląda sytuacja. Nie mogłam być na pierwszej rozprawie. A wiesz, co się dzieje z Loreną? Nic mnie to nie interesuje. Pewnie zrozumiała, że Julian nic do niej nie czuje i wróciła do domu. Ciekawe, co jeszcze wymyśli, żeby wam zaszkodzić. Wydaje mi się, że nie będzie nas więcej niepokoić. Zobaczę, czy mama się obudziła. Wróciłaś. Jak się czujesz? Przecież widzisz. Tata mówi, że już ci lepiej i wkrótce wyzdrowiejesz. Najlepszym lekarstwem jest twój powrót. Przysięgnij, że już nigdy więcej mnie nie opuścisz. I zostaniesz tu na zawsze. Spokojnie, mamusiu. Wiem, że nasze relacje nie były najlepsze. Ale obiecuję, że to się zmieni. Nie mogę przysiąc, że z tobą zostanę. Wiesz, że kocham Juliana i jestem tu, bo... Czemu mi to robisz? Czemu wciąż mnie ranisz? Nie ranię cię. Mówię tylko, że... Czego chcesz? Postanowiłaś mnie zabić? Ty także przyczyniłaś się do mojej choroby. Nie możesz mnie o to oskarżać. Jestem niewinna. Bardzo mi przykro, ale ułożę sobie życie z Julianem. Jeszcze nie wiem kiedy, ale tak się stanie. Jeśli to zrobisz, zabiję się. Słyszysz? Zabiję się. Proszę zgadnąć, kto przyszedł. Jest tutaj? Powiedział, że woli poczekać w stajni. Dziękuję. Wybacz, że ci to mówię, ale wydaje mi się, że kryłaś swojego brata. Do tego oszukałaś mnie, gdy rozmawialiśmy przez telefon. Wystarczy, bo poczuję się jeszcze gorzej. Nie masz pojęcia, co wyprawiał Carmelo.
Coś ci zrobił? Uderzył mnie i Asunción. To okropne. Jest bardzo brutalny. Z nikim się nie liczy. Przez chwilę się bałam, że skrzywdzi Lucrecję. Nie martw się, Lucrecja jest już w Milagro. To wspaniale. Bardzo żałuję, że nie mogłam jej pomóc. Uspokój się. Nie jesteś odpowiedzialna za czyny swojego brata. Co to za brat, który zamiast mnie wspierać, ośmielił się mnie uderzyć? Rozumiesz? Nie płacz. Nie warto. Czasem czuję się taka samotna, jakbym nie miała w nikim oparcia. Nie mów tak. Nie jesteś sama. Czemu to robisz? Bo mam ochotę. Na pewno z litości, prawda? Tere! Tere! Tak się cieszę, że jesteśmy razem. Ja też. Cudownie, że jesteś tu ze mną. Nie do wiary, że kilka godzin temu byłam uwięziona w domu Carmela. Przysięgnij, że nic ci nie zrobił. Zupełnie nic. Na pewno? Jeśli chociaż cię dotknął, nie myśl o tym. I nie staraj się prowokować tego wariata. Nie przyjechał tu za tobą, prawda? Nie przejmuj się. Tata zakazał go tu wpuszczać. Przecież to go nie powstrzyma. Już wystarczy. Nie rozmawiajmy o nim. Masz rację. Co się stało twojej mamie? Przez niedobór potasu miała zaburzenia świadomości, ale według lekarza wszystko wraca do normy. Cudownie. Nie do końca. Jest na tyle zdrowa, żeby po raz kolejny zabronić mi kontaktów z tobą. Posłuchasz jej? A jak myślisz? Puszczaj ją, bestio. Mamo, odłóż broń. Zamilcz. To jedyny sposób, żeby rozdzielić.